W naszym studiu gość Staszka, Katarzyna Stasiak. Tak, dzień dobry, bardzo witam. Poważnie zapowiedzieć. Staszka po prostu, która wygrała, proszę państwa, Bałtycki Festiwal Piosenki w Karlsham i o tym także już mówiliśmy. Maria Szabowska bezpośrednio po tym koncercie na naszej antenie opowiadała, jak to było. No właśnie, a jak to było od twojej strony? Od mojej strony bardzo, wszystko pozytywnie. To, co się działo, naprawdę świetne doświadczenie. Oprócz tego, że poznałam fantastycznych ludzi, międzynarodowe towarzystwo, także fajne znajomości, to jeszcze fajnie sobie zwiedziłam, wypoczęłam, bo mieliśmy też dużo wolnego czasu pomiędzy próbami. No, także same pozytywne wrażenia. Wróciłam jak zwykle uśmiechnięta i naładowana kolejną jakby porcją energii do dalszego działania. To jest takie miejsce i ci wszyscy, którzy tam jeżdżą, mówią, że właściwie kiedy trwa ten festiwal, to całe miasto przeżywa ten festiwal. Całe miasto przeżywa. To jest zawsze co roku w trzeci weekend lipca i miasto jest małe, bo to jest chyba 31 tysięcy mieszkańców, a przez ten festiwal przewija się około 200-300 tysięcy ludzi, także naprawdę jest tam poważny tłok. Zwyciężyłaś, dostałaś też od tej publiczności nagrodę. Tak, nagrodę publiczności dostałam jako pierwszą i wtedy pamiętam, że już sobie tak pomyślałam, aha, czyli jeżeli ludziom się podobało, to najważniejsze. I zupełnie nie oczekiwałam i nie spodziewałam się, że aż tak będę doceniona. Super sprawa. A to były duże emocje? Oj, bardzo duże, ale naprawdę jakoś tak, kiedy wyszłam na scenę i też zobaczyłam, było dużo Polaków, muszę powiedzieć, bo od razu podbiegli pod scenę i chcieli pokazać się, że są, to tak jakoś się poczułam już jak u siebie i jak zobaczyłam, jak publiczność mnie przyjmuje już po pierwszych taktach piosenki, to od razu jakoś tak się fajnie poczułam, wyluzowałam i może do tego to tak dobrze poszło. Śpiewałaś dwie piosenki. Pierwszego dnia festiwalu śpiewałam dwie piosenki, ale tego państwo nie zobaczycie, ponieważ emitowany był ten drugi dzień festiwalu i pierwszego dnia komisja, jury międzynarodowe wybierało właśnie, którą piosenkę mamy zaśpiewać na tym koncercie emitowanym potem w telewizji. I wybrało? I wybrało piosenkę Chcę kochać, aczkolwiek moją piosenkę, którą spontanicznie dosyć niedawno napisałam i postanowiłam tak skontrastować troszkę i zagrałam ją sama na gitarze po angielsku, troszkę porozmawiałam też, znaczy pogadałam z publicznością, można tak powiedzieć, no to też bardzo fajnie przyjęli i śpiewali. No to dlatego cię właśnie polubili tak być bardzo może. Od razu od pierwszego wejrzenia. Ja generalnie bardzo lubię ludzi, bardzo lubię występować, śpiewać dla nich. Myślę, że oni to czują. No to w takim razie my też teraz wybieramy tę piosenkę. Chcę kochać, to jest ta piosenka, która w Karlsham zwyciężyła. Chcę kochać i Staszka, piosenka, która w tym roku otrzymała Grand Prix na Bałtyckim Festiwalu Piosenki w Karlsham. I to było tak dla ciebie zaskoczenie na tym festiwalu? Oczywiście, bo zupełnie się tego nie spodziewałam, tak jak mówiłam wcześniej. Tak naprawdę to jak zostałam wybrana, byłam zaszczycona, że mogę tam pojechać i już się cieszyłam, że po prostu tam pojechać, pokazać się, to już jest świetne wyróżnienie i jechałam naprawdę na totalnym luzie i zupełnie nie spodziewałam się, aczkolwiek przyznam się, że w tym moim takim zeszycie marzeń napisałam sobie, że tam no właśnie, bo ty masz wygrać. Ten zeszyt marzeń z tymi marzeniami, to kolejne, to teraz kolejne jest wydanie płyty? Mhm, tak, znaczy już było dawno zapisane. Ale teraz się spełni. Tak, spełni się i muszę was poinformować, że premiera płyty jest przewidziana na 2 września. Także czyli już niebawem tak naprawdę. Często w przypadku młodych artystów, którzy tę swoją solową karierę zaczynają, to właśnie takie festiwale i sukcesy na festiwalach to jest taki dobry impuls, żeby ta kariera nabrała rozpędu, ale ty zanim tam pojechałaś, już miałaś w ręku kontrakt. Już wiedziałaś, że ta płyta będzie. Tak. To jak to dzisiaj jest? To festiwal czy może internet? Oj, to chyba nie ma reguły. Nie ma reguły. To zależy od tego, kto jak chce działać, jak działa, jakie ma piosenki, do jakich ludzi też. No, nie ma chyba reguły, naprawdę. Zupełnie nie. W moim przypadku było tak, że przez ostatnie 2 lata działałam sobie tak bardzo lokalnie. Robiliśmy zupełnie bez żadnego ciśnienia, tworzyliśmy piosenki, wszystko to wychodziło naturalnie, i teksty, i melodie. I tak sobie robiliśmy, zupełnie nie spodziewając się, że właśnie w kwietniu będę miała w ręku kontrakt, ale tak się świetnie złożyło, że się udało i to też bardzo fajna sprawa, ponieważ taka duża wytwórnia Universal to jest świetne narzędzie jakby i pomoc, prawda, i w promocji, no tak zwany konkret. Tak, no i płyta, myślę, że... czyli konkret, właśnie płyta ciągle najważniejsza dla artysty?
Tak, ponieważ to jest jednak taka wizytówka artysty, bo gdzieś tam wiadomo, że jeśli ma się singla, który się podoba, no ale ja nie chciałabym być znana, prawda, z jednej piosenki. Dużo mam różnych kompozycji, piosenek i myślę, że każdy gdzieś tam na płycie może znaleźć coś dla siebie. A żeby grać koncerty, to też trzeba się dać najpierw ludziom poznać, jakiej muzyki, prawda? No to powiedz, co będzie na tej płycie? Na tej płycie będzie po prostu to, co Staszce w duszy gra. A gra jej bardzo dużo, ponieważ słucham naprawdę przeróżnej muzyki. Nie skupiam się tylko na jakimś jednym gatunku. A szczególnie właśnie pierwsza płyta będzie takim zbiorem. Czyli tak naprawdę eklektycznie. Można tak powiedzieć tak naprawdę, bo naprawdę będą różne... No, jak widzicie, jest piosenka taka troszeczkę pod stylu bałkańskim. Ale muszę powiedzieć, że już w tym stylu nie znajdziecie piosenki na mojej płycie. Są także różne. Myślę, że za dużo opowiadać nie będę, bo ten, kto jest ciekawy, to kupi płytę i pewno będzie zaskoczony wielokrotnie. Płyta już jest, materiał już jest nagrany, wszystko jest przygotowane do premiery. A jak to było? Ten kontrakt z wytwórnią, to był taki impuls do tego, żeby już nagrywać tę płytę, żeby ten materiał, który, jak mówiłaś, powstawał przez kilka poprzednich lat, ale on był gdzieś tam raczej w głowie, na papierze. Można powiedzieć, że odkąd podpisałam kontrakt płytowy, to wszystko, prace nad płytą nabrały tempa, bo gdzieś tam wcześniej już troszkę nagrywaliśmy, kompozycje, jak już mówiłam, były gotowe, ale tutaj, kiedy pojawiły się już konkretne daty, terminy, to już tak wszystko, jak to się wszystko mówi, nabrało realnego kształtu. Tak. No to w takim razie powiedz, bo mówiłaś, że na tej twojej liście marzenie nagranie płyty to było jedno z tych zapisanych już kiedyś marzeń. A co jest następne? Ojejku, wiecie, to jest tego tak dużo, bo w sumie jest to zeszyt 1000 marzeń, ale na razie mam około 200 tych marzeń. To są takie różne przyziemne sprawy, też takie na zasadzie, nie wiem, dużo wybiegające w przyszłość, że chciałabym mieć dom na Mazurach i tego typu sprawy. Ale jeśli chodzi o zawodowe tematy, no to najbardziej chciałabym to, żeby płyta jakby spodobała się publiczności, żeby dzięki temu, żebym grała dużo koncertów, żebym mogła spotykać się z fanami. To są takie jakby teraz dla mnie najważniejsze rzeczy, żeby po tej płycie właśnie ruszyły spotkania z ludźmi po prostu. Czyli przypomnij, kiedy płyta będzie? 2 września. A zatem czekamy do 2 września, wcześniej koncerty? Teraz akurat jest mała przerwa. Ostatnio kilka koncertów swoich zagrałam, ale jakby no teraz się przygotowujemy do tej premiery i na tym się głównie i będzie skupiliśmy. Trasa koncertowa? Myślę, że tak. I to nawet po radiach. Czyli jesienią znowu się spotkamy ze Staszką, która kolejne swoje marzenie spełnia. Ile tych marzeń jest zapisanych? No tak około 198. A ile spełnionych już? No nie liczyłam, szczerze mówiąc, ale zdarza się, że czasem wykreślam coś. Czyli odmierzamy, tak jak zegar odmierza, zegar Staszki teraz na zakończenie naszej rozmowy. No i na płytę czekamy. Ja dziękuję ci bardzo. Płyta 2 września. Tak. Jaki będzie miała tytuł? Ach, to jest jeszcze taka sytuacja, że powiem szczerze, że nie wiem. Aha, czyli otworzyłyśmy na koniec jeszcze dodatkowy temat. Tak, to jest taki temat, ponieważ miałam jeden pomysł na tę płytę, ale dzięki temu, że ta piosenka Chcę kochać tak dużo fajnych sytuacji mi przyniosła i ten festiwal i kontrakt, więc nie wiem, czy jakby nie zrobię takiego myku, że nazwę płytę po prostu piosenką Chcę kochać. Zostawiam to jeszcze tak, jeszcze do przemyślenia. Mam trochę czasu. Jeszcze trochę czasu. No niespełna miesiąc, także już niedużo. Ale jeszcze chwila jest do premiery płyty Staszki 2 września, a tymczasem Staszka u nas zegar. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.